Witajcie, kolejny odcinek Lublin działa. Może nie będę chwalił Lublina i silnika, że działa, że wszystko jest tak jak należy. Powiem, dam Wam tylko raport z jazdy. Lublin od momentu wymiany, no wiecie, silnika, a potem wtrysków, to czyli tego momentu, kiedy to wszystko było najgorsze, zrobił 2000 km po wymianie oleju, 2000 i bagnecik jest dokładnie na takiej pozycji, jak powinna być, czyli połowa stanu. To jest bardzo piękny stan, więc Lublin ani nie kapie, ani nie przepala. To jest bardzo dobra wróżba. Dlaczego mówię tyle o Lublinie? No bo dzisiaj będzie bardzo dużo Lublina, bo opowiemy Wam bardzo ważną historię, chociaż z Arturem tak kombinowałem, żeby była pełnia tego odcinka, to powinniśmy zacząć w Łodzi, w takiej łódce i płynąć łodzią do Łodzi, aby z Lublina, nie, przepraszam, aby z Łodzi przywieźć Lublina na Lublinie, bo jedziemy po Lublina. I to nie byle jakiego Lublina, bo Lublina, który jako pierwszy opuścił taśmę fabryczną, czyli Lublin 00001. Ja wiem, że niektórzy się jarają, że mają 3, 4, 5 albo 6, ale wiecie, można być drugim, można być trzecim, ale pierwszym jest tylko jeden. No i tak właśnie w tym wypadku będzie. Zdecydowaliśmy się wziąć Lublina, żeby Wam pokazać pewne różnice, bo wiele osób uważa, że Lublin to Lublin i zawsze to był stary grad. Dziwią się, że jeździmy takim Lublinem, mówią, weź kup coś porządnego, weź coś zrób, nie umiesz naprawiać, zmień mechanika. Ale powiem Wam uczciwie, najłatwiej jest pisać, zwłaszcza w internecie, wtedy jesteśmy anonimowi i możemy napisać, co chcemy, możemy hejtować, możemy jechać po kimkolwiek chcemy. Nawet jeżeli jesteśmy pod swoim imieniem i nazwiskiem, to niektórzy uważają, że można to robić bezkarnie. Ja chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. Wszystko, co robimy, zostawia ślad po tym na długie, długie lata. Dzisiaj jedziemy do Lublina. Wyjechaliśmy dopiero co z Warszawy. Jesteśmy na autostradzie. Sprawdzaliśmy, czy wszystko jest w porządku. Jest bardzo dobrze. Ja jestem w bardzo dobrym nastroju. Tutaj mam koszulkę Lublin pod Warszawą. Zaraz dojadą nowe koszulki do sklepu. Śledźcie nasze sklepiki. Ale nie wiem, czy na przykład byście chcieli mieć koszulkę Lublin pod Lublinem. Albo Lublin pod Nysą. Piszcie jeszcze, jakie fajne koszulki byście chcieli, bo wiem, że wiele osób pyta się o koszulkę z polonezem Borewiczem, z dużym Fiatem. Przygotowujemy. No i oczywiście będą za chwilę koszulki Gratownik. Ale to za chwilę. Myślę, że fajnie będzie pojawić się na plaży w koszulce Gratownik. No i zobaczycie, taki facet, trochę umorsany smarem, w koszulce Gratownik będzie dużo bardziej atrakcyjny. Tylko żeby nie spotkał żadnej Pameli Anderson. Chociaż w zasadzie to tamtego filmu dawno minęło i chyba się zmienili, ale załóżmy, żeby spotkał taką z tamtych czasów dawnych. Dobra, ja wkładam to, co mam włożyć. Nie pytajcie się, czemu tak robię. Zamykamy maseczkę i jedziemy. O, a wczoraj przywaliłem w ten, w takie coś. Wystawało, myślałem, że nie, że jeszcze mam trochę miejsca, a ten bolec wystawał, więc Lublin wczoraj tak go tak pyk, dotknął delikatnie. O, kurczę, jak to jest możliwe, że ja mam trzy rękawiczki? Raz, dwa, trzy. A, bo ja jedną wycierałem. Bagnet. Dobra, bagnet na broń i jedziemy do Łodzi. Thank you.
Dojechaliśmy, jesteśmy u Piotrka. Piotrka znacie. Piotrek bardzo często występuje u nas na kanale. Dzisiaj poprosił nas o pomoc. Z tego względu, że mieszka na, wiecie, prestiżowym osiedlu. Domki, SUV-y. A pod jego domem parkuje Lublin, który jako pierwszy opuścił fabrykę. No cóż, jeżeli kolega prosi, nie wypada nam odmówić. Ruszamy akcję ratunkową. Tym razem ratujemy osiedle, aby... Kurczę, mówimy o prestiżu. A tutaj burza nadciąga, grzmoty. Co ty tutaj robisz? No co, no jak zawsze, jak to Lublin, nie? Przewodnik paliwowy. Ale na szczęście ten... Ale ty chcesz powiedzieć, że on jeździ? On miał przegląd, jak go kupowałem i z Wieliczki tu dojechał. Ale wyglądał inaczej? Szpachla mnie odstawała. A powiedz mi... No i był zabudowany, a zabudowa była brzydsza niż reszta samochodu, więc... Zabudowanie oryginalne? Nie, to był kontener założony, a powinien być skrzyniowy. Tak jak w tej starej gazetce. Dokładnie. Dobra, za chwileczkę o tym opowiemy. Na razie próbujemy wyjechać, co odpali. Idę grzać Andowie. Ja, trzeba uważać, bo tu nie ma progu. Strasznie wiało, bo to październik był, jak nim jechaliśmy. Jak to się odpala, pokaż. No, zwyczajnie, normalnie. Grzejesz świecę teraz? Tak, dwie minutki to. Możemy przyspieszyć materiał. Uwaga. Wow! Z Wieliczki. Ten sam chyba, wiecie, to jest bardzo duża szansa. Luty 92, Autosport Motor. Tak naprawdę przez pewien czas motor tak się właśnie nazywał. Nie wiem, czy wszyscy to pamiętają. Starsi czytelnicy pewnie potwierdzą moje słowa. Ale chodź tutaj, chodź Piotruś, bo to... Powiedz mi, myślisz, że to może być ten sam egzemplarz? No 92 rok, biały, skrzyniowy. I tak naprawdę własnym sumptem pierwszy zrobiony. Moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że to jest ten sam egzemplarz. 92 rok. On niewiele się różni od tych ostatnich, prawda? Czy wizualnie, w detalach on jest zupełnie inny. I to chyba sobie zrobimy tak, że przeanalizujemy w oczekiwaniu na burzę. Mamy chwilę czasu, więc myślę, że punkt po punkcie możemy przejść przez ten samochód i poznać go bliżej. Ale wiesz co, ja bym jeszcze zanim powiemy, kilka słów historii, bo to, że w 92 rozpoczęła się produkcja... Trzecim. Bo... Ale w drugim, powiedzmy, ta pierwsza krótka seria pilotażowa, w 92 powstały pierwsze egzemplarze, więc możemy powiedzieć, że w 92 powstały pierwsze egzemplarze, ale to nie jest konstrukcja tak naprawdę z 92 roku, bo jak patrzę na niego, to Nysa 70, który 8 rok? Ta Nysa, w sensie mówisz 522? Tak, nie 522, ta, która miała na dwóch... Mówisz, no tak, znaczy generalnie prace to nad nim trwały od 70 lat. W takiej postaci samochód był w zasadzie już gotowy. W 83 były te zdjęcia, filmy jakieś tam nagrywane i tak dalej. Ale to była Nysa wtedy. Trochę Nysa, trochę Lublin, to była wielka współpraca. One raz wychodziły jako Nysa, raz jako Lublin, te prototypy. Przy czym no, gotowe to było w miarę w 83, no i musiało czekać 10 lat, żeby się doczekać do możliwości wyprodukowania tych aut. Ale to jest tak, wiecie co, i tutaj by się chciało powiedzieć, widzisz i nie grzmisz, no, a dzisiaj jednak, widzi i grzmi, tak, bo się Lublin czekał na swoją kolej bardzo długo, z tego względu, że przypomnijmy, że czasy były takie, że to, co robili w Nysie i w Lublinie do lat końcówki lat 80., to, co by nie zrobili, zrobiliby wóz drabiniasty, to i tak ludzie by to kupili, bo był taki ogromny głód. Dokładnie, nie było potrzeby aż takiej dużej, żeby to modernizować. Znaczy była, ale wszyscy się godzili z tym, że skoro nie ma na to pieniędzy, to trzymamy się tego, co jest, skoro jest dobre.
po co zmieniać coś, co jest dobre, mimo że do końca nie było dobre. Dopiero 90 lata pokazały, że trzeba zacząć konkurować, no i wprowadziliśmy samochód, który wtedy był porównywalny i wizualnie, i technicznie z Mercedesem Kaczorem, tylko że on dopiero wchodził do produkcji, a Kaczor właśnie już wchodził, ustępując miejsca Sprinterowi, więc, no więc taka sprinter, mała 10-letnia obsuwa. Ale wiesz, 10 lat obsuwy to u nas nie było źle, bo przypomnijmy sobie 80 lata, to także czas, kiedy pokazaliśmy Warsa. No, chociażby. Beskida. Beskida i te wszystkie samochody czekały na swoją kolej. Większość się nie doczekała. Lublin się doczekał. No. Osoby, które mówią, że Lublin to jest bardzo wielkie badziewie, że tym się nie da jeździć, chyba tak naprawdę nie wiedzą, czym był Żuk i czym jeździli Polacy w latach 80. Bo powiedzmy, to, że rozpoczęto pracę nad nowym modelem w latach 70., to było bardzo wyprzedzające swoją epokę, ale wyprzedzające swoją epokę z tego powodu, że wiedzieliśmy, jakie mamy tempo wdrożeń. I to, że zaczęliśmy produkować seryjnie w 93, to chyba i tak niezły sukces. No w ogóle się udało, no przecież równie dobrze mogło się potoczyć to inaczej. No ja pamiętam, że jak Lublin wchodził, to było naprawdę wydarzenie na krajowym rynku tych samochodów dostawczych, bo wiadomo, że były te wszystkie wspaniałe Mercedesy i Volkswageny i tak dalej, ale mało kto wtedy mógł sobie na nie pozwolić, z takich no, normalnych, nazwijmy to, przedsiębiorców. A Lublin był tym wypełnieniem tej luki między używanymi samochodami, a nowymi wspaniałymi. Ja znam bardzo wiele osób, które w latach 90. jeździły w państwowych, było bardzo wiele takich małych państwowych firm, które używały Żuków na dojeżdżenia. Star był dla nich za duży, a Żuk był przestarzały. Częściowo sytuację ratowały wtedy Awie, różne takie rzeczy, Robury. No, natomiast Lublin był DU. Takim... DU to jeszcze... Ja mówię DU Awia, w sensie, że Awia nadal no podtrzymywała tak, te tak, wszystkie... Tak, tak. Ale Awie ludzie, tak którzy nagle wsiadali z Żuka do Lublina, to mówili o tym, że wreszcie jeżdżą porządnym samochodem. No tak było. No, to... Mimo, że tak naprawdę jak spojrzymy mechanicznie, to pierwsze Lubliny, tak, miały Andorię, która występowała w Lublinie, prawda? Hamulce były początkowo bębnowe z przodu i z tyłu. Dokładnie to nie tak. Jest tak, że od razu Lublin ma od razu nie wiadomo jakie hamulce. Znaczy późny Żuk był dosyć już zbliżony do wczesnego Lublina i to o to w tym chodzi. Tak, bo to trochę tak jak z polonizacją dużego Fiata, że wprowadzając nowszą konstrukcję, te rozwiązania trafiały do produkcji. W Syrenach, w Warszawach, jakieś dokładnie. Tam hamulce ręczne, tak, te klamki. To wszystko to tak jakby... samo w Lublinie mniej więcej zaczynało żyć. Bo choćby kołpaki nawet, które się w Żuku pojawiły. Żuk się ciągle jeszcze sprzedawał. Żuk, przypomnijmy, do 98 roku, czyli jeszcze od 93, 5 lat produkowali nadal... Byli chętni. Zważywszy, że wtedy rynek samochodów używanych był bardzo mocno zapełniony, bardzo dużo... otworzyły się granice, tych samochodów dostawczych przyjeżdżało do naszego kraju bardzo dużo i nagle taki Lublin, który staje do walki z nowoczesnymi konstrukcjami, ale miał jedną przewagę, cenę. On kosztował 1/3 cenę samochodu dostawczego, połowę, tak w zależności z czym będziemy porównywali. W związku z tym on był dużo droższy od Żuka, ale był dużo, dużo tańszy od Sprintera, od Kaczki, od tych wszystkich modeli, które od Forda Transita. No i miał gwarancję. No i miał gwarancję, a kupując... Druga rzecz. Kupowały to piekarnie, sklepy, które nie decydowały się na kupowanie używanych samochodów, bo to trudniej było rozliczyć, to były inne przepisy. Dobra. Lublin, jaki jest dzisiaj, to widzimy, ale powiedzmy o takich smaczkach, te, które są związane właśnie z pierwszym egzemplarzem, z tego względu, że on był w dużej części zrobiony ręcznie tak naprawdę. Zgadza się. Była ta seria prototypowa z 80-tych lat. Jedną sztukę znamy na przykład w Muzeum Podwarszawskim. Nie, czerwony... A, czerwony ten furgon. No i właśnie jest chyba mikrobus i skrzyniowy z tej serii prototypowej, a to już jest niby pierwsza sztuka, nazwijmy to seryjna. No bo ma już... Numer VIN. Dokładnie. Ale wiesz co, to musimy pokazać ten VIN Artur, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i coś, po co przyjechaliśmy, bo moim zdaniem uwielbiam klamkę, bo to jest klamka od otwierania maski, jak w dużym Fiacie. Wiesz, że Ferrari Modena ma taką samą? O, dobra. Idziemy i co my tu mamy, Artur? Zobacz.
Fabryka samochodów Lublin, numer 335-321N000001. Taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest atrapa. Atrapa jest zwyczajna jak z pierwszej serii, tu powinna być inna właśnie. Bo tu powinna być trójdzielna, prawda? Ona ma inne mocowania. Dokładnie, nawet. Powinno być jak w dużym Fiacie, osobno okulary, osobno częściowo, część ta środkowa. I o ile dół przedniego pasa musiał być zmodyfikowany, bo się zmieniły migacze na te polonezowskie, tak jakby cała konstrukcja przedniego pasa jest jeszcze oryginalna, bo się uchowały mocowania pod tą właśnie centralną część. Więc, to jest druga sztuka, którą ja znam z takim przednim pasem. Więcej nie znam. Więc może ktoś z Was ma Lublina numer 2, albo resztki atrapę z Lublina numer 2, albo po prostu jakieś prototypowe elementy, bo myślę, że w dzisiejszej technologii da się to otworzyć. Da się to otworzyć i myślę, że to otworzymy. Znaczy, ty to otworzysz, a ja tobie współczuję. Zderzak jest metalowy. I teraz kolejna rzecz. Wiele osób uważa, że pierwsze Lubliny miały lampy kierunkowskazy od malucha, czyli tutaj. No niestety, moi drodzy, tylko się wam wydaje, to nie jest kierunkowskaz od malucha. Mimo, że próbowali zrobić, żeby prawa z lewą, to znaczy, on pasuje na rozstaw maluchowski i najzabawniejsze jest to, że nie wiadomo po co w ogóle taki migacz został opracowany, w sensie i wdrożony do produkcji, bo jakaś tam seria tego poszła. Być może malucha zamierzono zmodyfikować. Nie, ja z udziałem tego. Nie, wiesz co, to ja myślę, że to troszeczkę było tak, że oni chcieli te kierunkowskazy, żeby były inne, żeby pokazać Polskę i polski wkład, Natomiast dziwną rzeczą jest to, że jak na przykład tarpana robili, to dali mu już normalne kierunkowskazy, a nie takie maluchowskie, a nie takie jak tutaj. Dokładnie. Z tym, że tarpan był takim zlepkiem wszystkiego i tam było miks ze wszystkiego, co było w sklepie motoryzacyjnym. Pokaż ten znaczek, bo to zabawność polega na tym, że klosz w zasadzie chyba miał być uniwersalny, lewa, prawa, ale ponieważ jak to tam w homologacjach czy innych znacznik żarówki wyszedł w innym miejscu, to niestety trzeba było zrobić dwa osobne klosze, lewą i prawą stronę. I żeby się nie pomyliło, to jest tutaj taki specjalny kawałek tworzywa zrobiony i tutaj wypustka, żeby na pewno nie założyć tego odwrotnie. Taka mała. Przypuszczam, że to właśnie był powód, że w ogóle bez sensu stosowania tych migaczy, dlatego szybko je zamieniono na polonezowskie. Bo polonezowskie były produkowane i kolejna ważna. Co więcej, poloneza przestawali produkować. No właśnie. A migacze czyli były. Tak, bo go do 91 roku produkowali w tej wersji i w zasadzie w 92 na półkach mogło trochę jeszcze tego być, ale wzięli, założyli takie, bo to było jeszcze opracowanie jeszcze wcześniejsze, bo skoro opracowali model, no to trzeba go wdrożyć. Zobacz, ile to się elementów składa w ogóle. Klosz, uszczelka, wkładka, obudowa, guma, kurczę, to kosmos. Ale to były czasy, kiedy... Wierzono. Kiedy jeszcze wierzono. Metalowy zderzak, który ulepiony jest ze szpachli, może coś z tego się uda zrobić, ale tak szczerze powiedziawszy, to moim zdaniem ten zderzak jest po to, żeby go zrobić zupełnie od nowa. Natomiast cała reszta tutaj, nieśmiertelna Andoria, jak patrzę sobie pod te przewody wtryskowe, to mi się otwiera nóż w kieszeni i pewne rzeczy w głowie. Jak to ostatnimi czasy naprawiałem? Robert, nie denerwuj się. Mów o rzeczach przyjemnych. Na przykład to, że ten chwyt powietrza jest wykonany z laminatu, czy też z innych włókien. No zobacz, pokaż Artur, że to jest z laminatu, bo to z pierwsze egzemplarze jeszcze nie było gotowych form. No dopiero powstawało to. Robiono to ręcznie. Atrapy nie mamy. Tutaj chłodnica jest... Mechanicznie nie jestem pewien. No jeszcze tego nie wszystkiego nie rozgryzłem, natomiast... Najważniejsze, że jeździ jak potrzebuje, aczkolwiek układ chłodzenia nie do końca jest wydajny, więc trzeba jest na niego uważać. Jest tutaj trochę dziur. Tu jeszcze z detali fajnych zdemontowanych, no, zdjąłem, żeby prawda, nie padło na to śnieg i nie świeciło na to słońce, bo są znaczki modelowe wykonane inaczej, bo są naprawdę 3D, w sensie jest trochę głębiej, trochę płyciej, natomiast zabawne jest to, że one rzeczywiście były ręcznie wykonane. I tu niestety musisz, Artur, podejść, bo zobaczysz znaczniki osoby, która to sobie odrysowywała, gdzie dziurki nawiercić. Także jest dobrze, ale jest zaznaczone, w którym miejscu jest która linia. No i jak one tutaj tak będą wyglądały.
Nie mam tylko pewności, czy aby te śruby nie były za szpachlowane w jakiś sposób, żeby to nie raziło aż tak bardzo, ale to jeszcze trzeba to dokładnie przebadać. Kolejna rzecz. To wszystko w środku, widzę, że te fotele są takie mocno pokombinowane, bo to nie jest. Przede wszystkim pierwsze Lubliny to chyba miały tylko dwa fotele, tak jak w Żuku. Dwa fotele bez zagłówków typu Żukowskiego. No, lewy chyba nawet był wprost Żuka, prawy nie mógł być, bo w Żuku był odchylany, a tutaj był na stałe zamocowany. Tak, bo... Bez regulacji. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast to, co znajdujemy tutaj, no to to jest kieszonka z malucha. No tak, ale boczek jest szyty też ręcznie jeszcze, nieoryginalna, jedna jest podłokietnik, powinien być drewniany. A drugi jest drewniany? Powinien. W tych sztukach pierwszy był drewniany. Pierwsze były drewniane, dobra. Ale drzwi, myślisz, że to są od niego, czy ktoś, bo szyba jest już późniejszego rocznika, więc moim zdaniem... Szyby były zmieniane, ale aczkolwiek drzwi są tak zużyte jak reszta samochodu, więc zakładam, że możemy... Że mogli nawet to w fabryce zrobić. Ja sobie usiądę. Uważaj na próg. I zwróć uwagę, że z laminatu jest wykonana nie tylko deska rozdzielcza, ale nawet podsufitka i przede wszystkim kierownica. Kierownica też, kierownica to wszystko zupełnie inaczej. Natomiast to, co jest ważne, licznik zeskalowany do 180 km na godzinę, czyli po prostu żywcem przełożony z Poloneza. Prost. Późniejsze Lubliny miały inaczej zeskalowany licznik, one były do 140 z tego, co pamiętam. I wyglądało to zupełnie inaczej. Nawet obrotomierz pokazuje, czy tutaj na pewno nie był ten licznik wymieniany. Tego jak, nie wiemy. W gazecie, którą tutaj pokazywaliśmy, też jest polonezowski licznik, więc myślę, że wtedy jeszcze nikt się nie bawił. W 93 roku były już polonezy z dieslem, Citroena, a raczej planowali je zrobić, więc jeszcze nie było obrotomierza zeskalowanego na diesla. Więc myślę, że 92 to na pewno nie jest czas, kiedy można było zrobić, ale taki obrotomierz tutaj, nie wygląda to źle. Wszystkie przełączniki dokładnie tak naprawdę polonezowsko brzmi. Nawet te wywieczniki. Tak, no to są na szczęście elementy, które łatwo można dopasować z innych aut. Bo tutaj tak samo jest dźwignia, dźwigienki, cały pająk, który jest pod spodem. No oczywiście słynna pompka do spryskiwaczy. Cała reszta. Artur, pokaż podsufitkę, bo ta podsufitka jest bardzo interesująca. Oczywiście nikt się nie bawił w kombinowanie lampki, opracowywanie do Lublina, skoro w Polonezie była, w dużym Fiacie była. Tylko z migaczami popełnili ten błąd. No ale wiesz, bo to z zewnątrz on miał no nabrać tak, charakteru. Miał wyglądać, zgadza się. I tak naprawdę, no daszki są trochę starsze. Ta kierownica, ona jest zupełnie inna, bo to nie jest guma, to zupełnie inaczej leży. Przez lata udało się to wszystko wytrzeć. Nawet był pomysł, żeby tą deskę zetrzeć z lakieru, żeby było widzieć z daleka, że ona jest wykonana z innych materiałów. Natomiast wygląda wizualnie dosyć podobna jest do tej seryjnej, natomiast tak naprawdę ma zupełnie inne podziały tych elementów składowych. Tak, i bo to jest... W katalogu części i w instrukcji obsługi z 93, z pierwszego wydania instrukcji do Lubinów, nazywa się właśnie ta deska. No ale wiesz, tego typu. Tak, ale bo nie było z czego rysować. Bo innego. Nie było z czego i wiesz, tak naprawdę te pierwsze deski rozdzielcze musieli skatalogować cały samochód, one były. Natomiast deska rozdzielcza była ostatnim elementem pewnie, który kierowca czy nowy właściciel będzie chciał zamawiać. Za chwileczkę te deski zmieniono, już były normalne plastikowe. One mają prawie taki sam kształt. Ale powtarzam, prawie, z tego względu, że w seryjnej produkcji dopracowano pewne elementy, ona na pewno mniej trzeszczała, bo laminat, sam wiesz jak trzeszczy, jechałeś z Wieliczki. Tak. No bo właśnie, bo Piotrek przyjechał tym Lublinem na kołach z Wieliczki, a my dzisiaj jak cieniasy bierzemy go na lawetę i będziemy wracali. No tak, tylko że wtedy miał przegląd techniczny jeszcze przez poprzedniego właściciela zrobiony i to było... Ile to było lat temu? Sześć. Sześć lat temu. Przez te sześć lat się troszkę rzeczywiście sypnął u mnie, od jakichś trzech gnije u mnie w ogródku niestety, ale dlatego ratujemy przede mną samym i jakiś tam dach mu się uda zapewnić. Tutaj Znaczy samochód generalnie już miał w ubiegłym roku trafić do remontu, nawet garaż dla niego przygotowałem, ale ponieważ miałem wielkie zakupy, którymi też się mam nadzieję kiedyś pochwalimy w ubiegłym roku i przez to niestety zajęty garaż, no dlatego samochód został na podjeździe i czekał na swój moment. Tu mi się podobają te uszczeleczki ze sklepu. To jest też laminat, to jest laminat.
Najważniejsze to jest to, o co się właśnie opieram, czyli pierwsza seria kabin miała dodatkowy element przygrzany z haczykami do montażu plandeki, jak w Żuku, bo była opcja niskiej plandeki też przewidywana. Tu jeszcze powinno być takie uszko dospawane na dole, które się łamało, ale myślę, że do tego wrócimy, żeby to odtworzyć. Inaczej jest pozgrzewane, są te blachy, są ze sobą zgrzane wewnątrz, seryjne. Nie ma też tego charakterystycznego przytłoczenia okrągłego, które zawsze tak, na tej dolnej ściance występowało. Także tylna ścianka jest tutaj najbardziej unikatowym chyba elementem blacharskim tego samochodu. No i na pewno trzeba będzie doły, które tutaj podkorodowały, zrobić po prostu jej i tego remont. Nie mogę dotykać? No, na pamiątkę może zostawić mi kawałek. Jakbym, ale to jest... No, bo to jest kilka blach na sobie, tylko ta zewnętrzna warstwa zgniła. Dalej, możemy na przykład doszukać się jeszcze różnic, że na pierwszych prospektach to się zachowało, że widać, że wydech jest wyprowadzony w to miejsce, jak w Żuku, czyli tam na lewą stronę. Ale na lewą obok zbiornika? Przed kołem, dokładnie tak. To też w katalogu części się to zachowało, ten No bo zbiornik tłumik. Też jest inny niż potem w Lublinach, bo to jest... Nie, to jest do 95 chyba piątego, jak weszła klapka w tym miejscu, to był tego typu zbiornik stosowany, więc akurat zbiornik jest już tutaj... typowy, tylko mówię, ten wydech się zmienił, rama jest jak podobna do późniejszych Lublinów, tylko ma to jak po Żukowemu montowane koło zapasowe, czyli na tym dodatkowym wsporniku, który tam jest po stronie pasażera z boku. Ale możemy przejść do tylnej belki też, bo ona też jest dosyć ciekawa. Idzie Piotruś i ma, pokażę Wam coś niezwykłego. Bo to jest oryginalny tylny pas, prawda? Tak jest, dzięki temu artykułowi w Motorsporcie dopatrzyłem się, że belka jest taka sama jak w Żukach z roczniku 9192, która jest kompletnie bez sensu skonstruowana. I... Jak to bez sensu? Chcesz zarzucić, że polscy inżynierowie zrobili coś bez sensu? Chcieli dobrze, tylko w 80-tych latach, jak pewnie opracowywali, nie miało to znaczenia, ale w 90-tych, kiedy trzeba było konkurować, to już było to ważne. Kojarzymy, jak wygląda belka w Lublinie. Jedna prosta wytłoczka zakończona gumkami po obu krańcach z rejestracją wsuniętą w środek i bocznymi lampami jak tutaj. Ta wczesna składa się z bardzo, bardzo wielu elementów pozgrzewanych ze sobą, co oczywiście przyspiesza korozję. Zwłaszcza w wieliczce. Oświetlenie rejestracji typu niewiadów, Jelszberliet tak. I tak dalej, taki ten daszek. Ponieważ było zamontowane to w tym miejscu na oczywiście dogrzanej specjalnie blasce do tego. Nie oświetlało rejestracji, więc rejestrację trzeba było zamocować na dwóch płaskownikach przyspawanych do tej belki, więc sorry, no tak się nie robi. Ale wiesz co, a powiedz mi, bo to się tutaj spokojnie jest format, gdzie tablica by weszła? Wydaje mi się, że tak. W tych późniejszych belkach, to jest akurat taka sama, tylko ta już jest zmodyfikowana przez tam poprzedniego właściciela właśnie tymi dodatkowymi lampami. Wiem, że w późniejszych Lublinach to się już ładnie tam wszystko chowało, lampy były dwie po bokach. I no zasadzie... i to lepiej wygląda i lepiej działa, no ale to jest, rozumiem, belka? No ona akurat trafiła z Żuka od kolegi Kamila, pozwolił odkręcić, ponieważ gdy zdecydował się sprzedać swojego Żuka, pozwolił zamienić na inną belkę tylną, żeby ta została właśnie do tego egzemplarza. Ona jest takich samych wymiarów? Tak. Tak jest. No to powiem Ci, że w Lublinie mieli niezłych inżynierów. To znaczy, myślę, że jak tam... nastawała produkcja Lublina, to wreszcie zaczynali tak przyspieszać z różnymi decyzjami, żeby coś pozmieniać, coś uprościć. I najlepiej to obrazuje, gdy weszło DEU, no to chyba najwięcej tam zmian takich było, drobnych niuansów, które przeszkadzały tak naprawdę. Ale wiesz dlaczego? Bo DEU było marką, niektórzy mówią, że oni robili wiadra, jak my robiliśmy samochody, z tym, że oni mieli bardzo dobrych inżynierów, kupowali, zatrudniali najlepszych na świecie i w fabryce samochodów w Lublinie pracowało wielu Koreańczyków, którzy przychodzili, pracowali i nadzorowali tych naszych, którzy przyzwyczajeni do tego, że nie trzeba nic robić, a i tak się należy tak pensja. Aha. To oni zaczęli nagle się okazało, że Lublin 3 był bardzo przyzwoitym samochodem, a tak naprawdę rozwiązania z Lublina 3 były znane w 92-93 roku. Tam nie ma żadnej, po prostu zostało to dopracowane przez kogoś z zewnątrz. Nie ma tam żadnych fajerwerków. Oni nagle im powiedzieli, zróbcie tak, bo tak się już dzisiaj robi samochody. I oni to zrobili, nagle te Lubliny
pod koniec lat 90. wyglądały bardzo porządnie, bardzo wiele osób jeździło, a w momencie dołożenia turbo do tego silnika, no to ja już mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest szatan. No. Dzisiaj na autostradzie wyprzedziliśmy 4 samochody. Ojej. Stały? Nie, nie stały, wyprzedzaliśmy Zartuję. Je. Nie, ja wierzę w Lubliny, zawsze rodzinną tradycję już mieliśmy, że generalnie w 94 roku, jak zobaczyliśmy pierwszego Lublina na targach w Łodzi, no to ojciec tam się zasiadł za kierownicą, stwierdził, że mu się bardzo podoba, więc od razu jeszcze tego samego roku kupiliśmy pierwszego Lublina do... Też był biały. Też był biały do naszej piekarni i w tej piekarni przejeździł kilka tam kolejnych lat, kiedy został zastąpiony kolejnym Lublinem. Także no, wierzymy w te auta, lubimy je i... A przed Lublinem był Żuk? Mercedes i Volkswagen LT. A, ale używane właśnie. No, to jest właśnie ta różnica. Weszły do produkcji Lubliny, zmieniły się podwórka piekarni w Polsce. No i zobaczcie, prywaciarz lata 90. No. Zamiast kupować sobie Mercedesa kolejnego, bo wiedział, że te samochody są niezawodne, zaufał na tyle, że kupił kolejnego Lublina, więc no, takie źle nie było. Jeszcze kolejny, także łącznie tam chyba 4 się przez tą piekarnię przewinęły Lubliny. No i tak zostało. Ja dlatego się Lublinami zacząłem interesować i zabawność była taka w 90. Inaczej. Szukałem parę lat temu auta dostawczego, żeby wozić tam różne moje graty. No to chyba twoje graty, to raczej wielki samochód powinien być. Nie, mam różne graty, mniejsze i większe, natomiast z racji tam zniżek w OC ówczesnych jeszcze można było mieć duże zniżki w OC, jak się bez odpowiedniego rocznika miało auto, więc szukałem do 93 i mi wyświetliło się to ogłoszenie, nie wiedzieć czemu. Dopiero wtedy się doczytałem, że samochód jest do 92 roku. I nie zgadzało ci się, przecież Lublin 93. Tak nie miało prawa być. No i właśnie się okazało, że to ten samochód. Pojechaliśmy go obejrzeć z Kamilem do Wieliczki. No i decyzja była taka, żeby go kupić mimo dziur w ramie. Przyjechaliśmy nimi i jest. Dobra. Co jeszcze warto powiedzieć o takich znaczących elementach, które różnią go od późniejszych i które są jakby... Nie do zdobycia, ale i tak zdobędziesz. To znaczy, no przede wszystkim ta atrapa chłodnicy. Migacze też są rzadką rzeczą, ale no już zdobyłem nowe, także mimo wszystko. Ale gdzie je zdobyłeś? To było jakoś tak, że co? W ogłoszeniu ktoś tam wystawił, nie wiedząc co sprzedaje, po prostu różne części tam do żuków, nys i tak dalej. Zobaczyłem po prostu całe pudło tych migaczy, mówię, biorę wszystkie. Okazało się oczywiście, że lewych jest tam 30, a prawych tylko 3, jak to zawsze. Ale wiesz, jak podlotniesz tam te rzeczy, to możesz zamienić. Dokładnie. No także myślę, że remont jego... Czy w ogóle już udało mi się kupić do niego prawie nieużywaną skrzynię ładunkową z błotnikami, także on powoli, no... Mimo, że tutaj go... On nie wygląda w tej postaci, to już tam u mnie w garażu się... On jest taki ładny, wiesz, on jest taki... Powoli się odkładają ładne rzeczy już do jego remontu i myślę, że ten remont... Mam nadzieję, że w tym roku ruszy, jeśli nie w tym, to już w przyszłym na pewno. Powiedziałem, że nie będę kolejnej raty OC płacił, tylko go sprzedam albo zarejestruję na żółte. Więc... No właśnie, ale dla mnie zaskoczeniem było, jak on trudno... No pamiętajmy, że nie jesteśmy w województwie mazowieckim i tu jeszcze decyzje konserwatora mazowieckiego jeszcze nas nie dotykają. No ale wracam do tego, jak odpalał, bo jak ty przekręciłeś stacyjkę, no to był taki moment, że ja myślałem, że on w ogóle ten akumulator jest spadnięty, ale widziałem, że jest ładny. Ale ja wiem, dlaczego tak było. Na masce miał naklejkę Graty dają radę i ja myślę, że to sprawiło, że on naprawdę daje radę. Po stronie akumulatora jest no, bliżej. Im bliżej, to lepiej. Dobra, oczywiście myślałeś o tym, żeby dorobić atrapę z laminatu, bo ta pierwsza była z laminatu. Tak, jak najbardziej, no tylko trzeba mieć wzór niestety. Znaczy inaczej, no wiadomo, że można to jakimś modelowaniem 3D sobie tam stworzyć. I będzie dobrze. Natomiast Piotrusiak zaczął szukać atrapy do Lublina, to co znalazł? Atrapę do czego? A tak, to pokażemy, że tak to naprawdę... To cięcie. Ciach. No proszę, mówiłeś, że masz... Na życzenie naszych widzów o tym, że były pasagony, no, w odcinku Lubo i Jenocie było sporo uwag, że były pasagony, więc temat troszkę znaliśmy, jak widać, ale nie tak bardzo, żeby o nim zrobić materiał. Troszkę? Materiał myślę, że zrobimy dzisiaj, lepszy niż wtedy. Z tego względu, że
Dzisiaj zrobimy coś takiego naprawdę bardzo konkretnego, z tego względu, że robimy o początku produkcji Lublina. Nie może być bardziej pierwszy numer od numeru pierwszego, więc ten jest najbardziej pierwszy. Najpierwszy. Chociaż nie rocznicowy, bo tak jak wiadomo, produkcja ruszyła 30 lat temu, a ten już ma 31. No dobrze, ale rozpoczęła się produkcja seryjna. Ten egzemplarz jest seryjny. Przedseryjny. Natomiast 20 lat produkcji równo. 20 lat robiono Lubliny i przez 20 lat wymyślono, że trzeba. Bo tak naprawdę Lubo to jest rozwinięcie Lublina, bo jeżeli weźmiemy całą podłogę, to co się dzieje, tą kabinę, którą oglądaliśmy, to na pod spodem to jest dokładnie kabina. Tylna ściana, podłoga, no w zasadzie to jest po prostu mocno zmodyfikowany Lublin, tak jak powiedzmy Cinquecento i Seicento, tak samo tam się to było, że to co istotne zostało bez zmian, a to co miało być ładne zostało zamienione. I myślę, że tak, no i to tak jest z dużym Fiatem, pierwszym starym, ale dobra. Chociażby. Końcówka produkcji to jest 2013, czyli 10 lat minęło i przez, tak naprawdę można powiedzieć w wielkim skrócie, że przez 20 lat największą modyfikacją, jaką zrobiono, wprowadzono atrapę, silnik, bo one tak naprawdę, gdybyśmy się uparli, to tą atrapę byśmy tu założyli. No, pewnie jakoś. Co, ja nie założę? Trzymaj piwo, ja zakładam. Więc gdybyśmy założyli tutaj atrapę od niego, to z perspektywy Artura wyglądałby dokładnie tak jak Pasagon. To prawda. Lusterka, no może trochę. No wiadomo, detale, wszystko to, co tam detale, się zmieniało. Ale notabene te też są nieoryginalne, to powinny być takie typu Żukowskiego jeszcze. Tak, no ale to chyba lusterka do Żuka to ogarniesz. Myślę, że no już, dobrze, bo troszkę już zacząłem nawet. Już chciałem ci pomagać, ale wiesz, co mi przypomina zakładanie tej atrapy tutaj? Nie pamiętasz, a może pamiętasz, najpierw lata 80., przerabianie dużych Fiatów, klasyków na emery. No, wiadomo. A lata 90., przerabianie Borewiczy, przejściówek na Karo. Ja pamiętam, to były lata 96-97 rok, jeździła bardzo ładna, to nawet nie była przejściówka, to był Borewicz, który miał cały przód dokładnie taki Karo jak dalej. No i wiecie, Borewicz różni się od Karo przede wszystkim tym okienkiem, więc na tym Borewiczu było naklejone okienko, które udawało, że to jest Karo i to było coś pięknego. W związku z tym, gdybyśmy chcieli teraz dzisiaj przerobić, to do wieczora byśmy zmienili go na Pasagona. Z Polonezami największym moim szokiem było zobaczenie na ulicy Poloneza 3-drzwiowego w wersji Karo. Tak, ale to on ja jest też znany go jako wycinek. Tak. Z ogłoszenia, a potem się znalazł w Puławach, tak? Bodaj. Tak. Dobrze, wiecie co? Tym pięknym akcentem Lublina przechodzimy i jedziemy. Pokażemy wam Pasagona, bo myślę, że warto pokazać, bo to jest ładny rok. Wiesz co? Artur przed chwileczką nas straszył, że będzie burza, ale wiesz... Rosnęliśmy. Burza zobaczyła Lublina jedynkę i uciekła. Uciekamy też. No i jesteśmy. Burza nas dogoniła. Ale dopiero wtedy, kiedy stoimy, widzimy, że ten Pasagon, jednak ta atrapa jest dłuższa, bo jest zupełnie inna maska, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Zgadza się, ona jest zarówno błotniki, jak i maska wykonane są też z laminatu. Maska jest też, tak, maska jest laminat, to jest laminat. Tu te żarówki już widać, że troszeczkę nie są takie, jak trzeba, tutaj wypadła ramka. Ale DZT Tymiński, takiego logo, rzadko się spotyka dzisiaj już na Lublinach. Zgadza się. Znaczy z tym przodem tych samochodów powstało około 7, 8, 9 sztuk może. A to jest numer? Ten jest numerem 9 z 2012 roku. Seria szczególnie dla tych meblarskich zakładów to powstała ze standardowym przodem, tym jeszcze intralowskim. Tak, ale to było w 2013, skończyli produkować. Ostatnia sztuka zdaje się, że jest w okolicach Krakowa, z tym, że ostatnia sztuka ma ten zwykły przód, ale ten sam właściciel ma jeszcze furgon z tym właśnie
przodem. I też. To jest właśnie niesamowite to, o czym mówiliśmy, że niestety nie da się szybkim naszym sumptem założyć tego grilla do tamtego, bo jest zupełnie inna maska, inne błotniki, one są takie bardziej bulwiaste. No bo tam się musiał też większy silnik zmieścić, który teoretycznie był zakładany, że będzie montowany. Tutaj jest, ale tutaj jest Andoria zwykła. No ta niezwykła, ta wzmocniona. Ta wzmocniona, ta z interkulerem. No ten adycar, czy jak tam się to nazywa. Ale działa, no i zobaczcie, to co było w ostatnich Lublinkach, czyli te nowe niby lusterka, bo to taka już była moda, żeby kierunkowskaz pojawił się w lusterku, w związku z tym, a to też jest laminacik. No od wewnątrz nie, ze wierzchu tak. Jak to? No konstrukcja jest ze starego błotnika z nakładką laminatową. Poczekaj, ja to muszę otworzyć, bo ja nie wierzę. Pokażmy jak wygląda intral. Tu się inaczej nawet maskę otwiera. To wszystko jest głębiej. O. Ach, ta moja Andorka. Ale już taka, ta lepsza, wzmocniona. Ale zupełnie inaczej wchodzą tutaj przewody wysokiego ciśnienia, te wtryskowe. To jest zupełnie inaczej rozwiązane. Są inne wtryski niż w moim Lublinie, a silnik w moim Lublinie jest z końca produkcji. Wiesz co? Tutaj naprawdę pod spodem są normalne błotniki. No czyli tak, jest to jakoś tam przycięte trochę jak maluch Wadera. Gdzie trzeba było malucha przyciąć, żeby założyć plastikowe nakładki. Czyli taki błotnik jest tutaj, tu go przytniemy, no, żeby tam było jest laminowany w ten tego i wygląda doskonale. No. Ten tutaj taki bulwiasty. No i znowu ktoś grzmi, tak, widzisz, nie grzmisz, dzisiaj grzmi, ale maska. Maska jest inna. Nie no, Tomasz, takie samo jak w twoim, ale widać tutaj, że tak, że to jest laminat. On jest nakładka. I ten błotnik jest krótszy. On jest krótszy. Spójrzcie. Nie. To jakieś złudzenie może. A złudzenie apteczne, tak? Dobra. Natomiast to na przykład, te wszystkie tutaj elementy przedniego pasa, to są profile 40x20. Pospawane w to ten Artur sposób. Pokaż od spodu, jak to jest pięknie spawane. Lata naste XXI wieku, to te lampy były taka moda, wszystkie te nasze autobusy, to wynikało z tego, że te lampy były ogólnodostępne. Można było sobie pokombinować. Z ciekawostek, ja znalazłem, czy miałem dostęp do dokumentacji technicznej tych samochodów, to te lampy dla Intrala były początkowo produkowane, czy miały być produkowane przez Helle, ale na podstawie Helli powstały wesemowskie lampy i znalazły się w produkcji w Lublinach właśnie. Również z tyłu, kiedy te potrójne lampy trafiły do Intrala, Lublina 3 EMI. Ten egzemplarz, on występował, bo mówimy o... Sprzedany został jako podwozie pod zabudowę, czyli znalazł się w prospektach i na materiałach reklamowych. Potem go widziałem w ogłoszeniach, lat temu, nie wiem, 8, na portalu tam ogłoszeniowym, już z tym kontenerem zabudowanym, ale jeszcze bez chłodni. Potem następny właściwie założył element, znaczy agregat chłodniczy, no i znalazł się tutaj. I to jest, wiecie co, to jest taka historia najnowsza, z tego względu, że w odcinku o Lubo bardzo wiele osób nam zarzucało, że nie mówimy o wszystkim. Ale to jest właśnie to, jeżeli subskrybujecie nasz kanał, to dowiecie się o wszystkich rzeczach, które są związane właśnie z tymi samochodami. Nie z jednego odcinka, tylko z wielu odcinków. Wszystkiego nie da się na raz opowiedzieć. Nie da się wszystkiego opowiedzieć, bo to jest naprawdę fajna historia. Ale jak spojrzymy dalej, te egzemplarze dzieli, znaczy różni 20 lat, prawda? No tam z małymi różnicami, bo ten jest nie jest z końca, ten jest sprzed początku, czyli... Ale 20 około. Lat. I tak jak spojrzymy sobie z boku, to drzwi z tego pasowałyby do tego. I to jest moja taka żelazna zasada. Troszeczkę jak z żukiem. Tylko, że żuk na początku był kurołapem, ale załóżmy, że bierzemy żuka z 63 roku, to drzwi z żuka 63 pasują dokładnie 1:1 do żuka z roku 1998. To jest kawał, to jest 35 lat różnicy, dobrze mówię? No,
40 lat robili żuka, więc jeżeli te 5 odejmiemy, to wtedy nam się to wszystko zgadza. No dobra, Pasagon. No nie myślę, finalnie był sprzedawany jako Honker Cargo. Honker Cargo, ale wszyscy mówili na niego Pasagon. Skąd się wziął w ogóle, pamiętasz, nazwa Pasagon? Tego jeszcze nie udało mi się ustalić. No natomiast... nie wiesz, że Pasagon to jest polska miłość do Passatów i wiesz, Passata gonić, czyli Pasagon. Gonić Passat, no tak. Ale to takie, powiedzmy sobie, moje luźne spostrzeżenia. Ten egzemplarz, ponieważ jest bardzo unikatowy, ja mam nadzieję, że tutaj da się coś ponegocjować niedługo, że tutaj zaraz poprosimy właściciela, żeby powiedział kilka słów na temat tego egzemplarza, bo on jest bardzo wyjątkowy. I zanim zacznie padać, poprosimy pana. To jest pan Mirek, właściciel Pasagona, unikatowego samochodu. Panie Mirku, skąd pomysł w ogóle, żeby kupić Pasagona? Samochodzik kupiłem przypadkowo. To zawsze jest dwa Lubliny. I jak popatrzyłem na ten przód Lublina, od razu mi coś w głowie zaświeciło. Mówię, skąd taki samochód? U nas takich Lublinów nie widać. I poszperałem trochę w internecie, okazało się, że samochód jest unikatowy. I przypadkiem na autobazarze byłem i poznałem pana, który tutaj przed chwilą się wypowiadał. Nie wiem, jak ma imię. Piotra. Pana Piotra. No i z panem Piotrem po kilku słowach wymiany dogadaliśmy się, że to jest bardzo fajna autka. I to nie wątpimy. Ja gratuluję, bo powiem szczerze, jak dla mnie to jest bardzo fajny. Może nie tak unikatowy jak ten, bo numer jeden jest tylko jeden. Natomiast to jest tak naprawdę ostatni Pasagon, który został wyprodukowany, więc możemy powiedzieć, że w tym miejscu mamy początek fabryki i koniec fabryki w Lublinie, jeżeli chodzi o produkcję Lublina. Oba białe, zobaczymy, przyszłość pokaże, jak będzie dalej z tą fabryką. Na razie nie jest zbyt wesoło, raczej wszystko wyburzają i szanse na produkcję są zerowe. Ale wiecie, zawsze jest cień nadziei. Bardzo dziękuję za udostępnienie nam tego egzemplarza. My jeszcze pokażemy kilka detali. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że podobała wam się 20-letnia podróż po ewolucjach Lublina. Tych ewolucji było więcej niż widać w rzeczywistości. Dopiero teraz na tym zdjęciu, na tym co stoi za mną, widać, że jednak ten Lublin troszeczkę się zmieniał. Cieszę się, że mamy Lublina, że dzielnie wozi nas po całej Polsce i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze bardzo długo. Jeżeli nie macie Lublina, możecie mieć koszulkę z Lublinem, ale też możecie subskrybować nasz kanał i dowiecie się, co dalej ze wszystkimi Lublinami w tym kraju, bo powiem wam, mamy zamiar obejrzenia wszystkiego i zdania wam relacji, co dalej, jak dalej. Powiem wam w sekrecie, że za kilka godzin obejrzycie ten film i to będzie bardzo szybki montaż, to będzie najszybszy chyba jak do tej pory. Szybszy był tylko raz targów, ale na targach to był taki zwykły, ekspresowy materiał. A dzisiaj chcieliśmy mieć dla was coś bardzo wyjątkowego i myślę, że się udało. Pierwszy i ostatni pojazd, który przypomina Lublina. Dzięki wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.